Dzień dobry. Czy jest jakaś różnica pomiędzy naparem a hydrolatem? Jest. Jest taka, że hydrolat powstaje ze świeżych, zamrożonych roślin, z których możemy jeszcze uzyskać olejek eteryczny, czyli zawiera wszystkie substancje aktywne w danej roślinie, jest w naszym hydrolacie. Natomiast napar jest już, no jak to wiadomo, suszonych ziół. Suszone zioła, zwłaszcza te sklepowe, no nie zawierają w sobie już zbytnio olejków eterycznych. Jest oczywiście możliwość zatrzymania w ziołach olejku eterycznego pomimo suszenia, ale trzeba je suszyć maksymalnie w 30 stopniach, co tak naprawdę de facto ciężko uzyskać zwykłemu człowiekowi, który suszy zioła, nie wiem, w piekarniku bądź też na poddaszu. Na poddaszu nie uzyska się takiej temperatury, ponieważ jest ona ruchoma, tak? Raz mamy 25 stopni, raz mamy 35 stopni i ponadto ten zapach się nam ulatnia z ziół. Natomiast susząc już no, w dedykowanych do tego suszarkach, jesteśmy w stanie zaprogramować, że temperatura ma mieć 30 stopni i taka jest. Więc w takich surowcach zielarskich suszonych jesteśmy w stanie w jakimś tam minimalnym stopniu zatrzymać ten olejek eteryczny w roślinach. Natomiast w większości skupnych sklepowych ziołach no, tego olejku eterycznego nie ma. Natomiast w hydrolacie jest, tak jak wiedzą Państwo, jak powstaje hydrolat, czyli wpuszczamy parę wodną w surowiec roślinny, surowiec oddaje wszystkie właściwości, tworzą się najpierw olejki eteryczne, potem hydrolaty, więc w tych hydrolatach są drobiny olejków eterycznych. I jaka jest różnica dalej? Jeśli mówimy o spożyciu wewnętrznym, to tak naprawdę to bym się nie upierała. Bardziej bym wybrała napar z suszu, niż piła hydrolat. Nie dlatego, że nie można pić hydrolatu, tylko dlatego, że no jest jakaś taka tendencja, że fajnie usiąść z gorącym kubkiem, zwłaszcza jesienią, zimą i wypić ten napar ziołowy. Natomiast hydrolat musielibyśmy dodać do wody i średnia dawka to jest na litr wody, to jest jedna łyżka stołowa hydrolatu. Taką kurację też można robić, ale bardziej polecam to latem w chłodniejsze, w gorące dni, kiedy na przykład chcemy się lekko schłodzić wewnętrznie, czyli użyć hydrolatu miętowego. Natomiast tak, jeśli ktoś pije, nie wiem, pokrzywę regularnie w celach leczniczych, to jednak napar. Natomiast jaka jest dalsza różnica pomiędzy naparem a hydrolatem? Pomiędzy naparem a hydrolatem jest taka różnica, że jeżeli stosujemy już nasz hydrolat czy napar do kosmetyków, które tworzymy sami w domu, bądź też robi to producent kosmetyków naturalnych, to siłą rzeczy hydrolat, w związku z tym, że dodatkowo zawiera olejki eteryczne, jest o wiele bardziej stabilniejszy już w kosmetyku. Czyli ten kosmetyk, jeśli nie używamy jakiejś większej ilości konserwantów, ten kosmetyk nam się nie zepsuje, nie znieliczeje na przykład. Natomiast w momencie, kiedy używamy naparu z ziół, no jest duże prawdopodobieństwo, że ten kosmetyk nie będzie trzymał tak długo ważności, jak właśnie zrobiony na bazie hydrolatu. Myślę, że po prostu musimy go dobić konserwantami. Natomiast jeśli tworzymy dany kosmetyk no, dla siebie, to chcemy się jednak pozbyć tych konserwantów. Tak więc taka jest wyższość hydrolatu nad naparem w kosmetykach. Natomiast jaka jest jeszcze jedna cecha dodatkowa, dobra hydrolatu, który stawia go powyżej naparu? Jeśli stosujemy taki czysty surowiec kosmetyczny, jakim jest hydrolat, do pielęgnacji cery, to w tym momencie w hydrolacie, w którym zawarte są olejki eteryczne, ten hydrolat no, bardziej działa, tak?
bardziej działa bezpośrednio na naszą cerę niż po prostu napar, tak, który jest pozbawiony właśnie tego olejku eterycznego i też niektórych substancji aktywnych, które pod wpływem już przetwarzania, przetwórstwa zioła w postaci suszu gdzieś tam się ulatniają. Jeśli nie mamy oczywiście hydrolatu, to jak najbardziej należy użyć naparu, jeżeli jest taka potrzeba do przemywania twarzy. Natomiast jeśli planujemy przejść na pielęgnację twarzy hydrolatami, unikać napakowanych chemią kosmetyków, to polecam wybierać po prostu czyste hydrolaty. Taka jest różnica pomiędzy naparem a hydrolatem. Do stosowania wewnętrznego, tak, napar jest dobry. Do stosowania zewnętrznego, hydrolat jest lepszy. I to właściwie wszystko. Dziękuję. Do widzenia.